Załóżmy, że V jest przestrzenią liniową, L jest przekształceniem liniowym działającym z V w samą siebie, A jest macierzą tego przekształcenia w pewnej bazie, lambda jest jego wartością własną, natomiast L jest równe wymiarowi przestrzeni V. Wówczas, po pierwsze, wymiar przestrzeni V lambda jest większy lub równy niż 1, mniejszy lub równy niż K lambda, gdzie K lambda jest krotnością liczby lambda jako pierwiastka wielomianu charakterystycznego przekształcenia L. Po drugie natomiast wymiar W lambda jest dokładnie równy N minus rząd macierzy A minus lambda I, gdzie A no to jest wymiar przestrzeni V. K lambda nazywamy krotnością algebraiczną liczby lambda, natomiast wymiar przestrzeni W lambda nazywamy jej krotnością geometryczną. Teraz mamy taki przykład. L przekształca R3 w R3 i jest zadane wzorem L od x, y, z równa się 2x plus 3y plus z, y plus z, 2z. Chcemy wyznaczyć jego wartości własne, jego wektory własne, no i w szczególności sprawdzić nasze twierdzenie. No to po pierwsze, macierz tego przekształcenia 2, 3, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 2. OK, no i chcemy policzyć wielomian charakterystyczny, to tu wszędzie na przechodnej dopisujemy minus lambda i liczymy wyznacznik tej macierzy. No to to będzie zgodnie z regułą Serrusa. 2 minus lambda do kwadratu razy 1 minus lambda. Następnie tu się wyzeruje, tu się wyzeruje, tutaj się wyzeruje, tu się wyzeruje i tu też się wyzeruje. OK, no to prosta sprawa. Kiedy to jest równe 0? Kiedy lambda jest równa 2 lub lambda jest równa 1. I zauważmy, tutaj lambda ma krotność, lambda równa 2 ma krotność 2, czyli nasze k2 jest równe 2, krotność dwójki, natomiast k1, krotność jedynki jest tylko 1, więc k1 jest równe 1. Czyli już z naszego twierdzenia wiemy, że przestrzeń wektorów własnych stowarzyszonych z wartością własną 1 musi być równa 1, ponieważ ona musi być większa lub równa od 1, ale mniejsza lub równa niż k1. K1 jest równa 1, ma być większa lub równa od 1, mniejsza lub równa od 1, czyli to po prostu będzie równe 1, czyli przestrzeń wektorów własnych stowarzyszonych z tą wartością własną musi być prosta. Natomiast tutaj zobaczymy. Musi być większe lub równe od 1, ale musi być mniejsze lub równe od 2. Czyli może to być albo proste, albo płaszczyzna. OK, no to zacznijmy od 1. Sprawdźmy. Czyli lambda jest równe 1, no to dostajemy taką macierz. 1, 3, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Nakładamy na to x, y, z. Zastanawiamy się, kiedy to jest 0, 0, 0. No to dostajemy taki układ równek, że x plus 3y plus z ma być 0. Tutaj z ma być 0 i tutaj z też ma być 0. Czyli tak naprawdę z możemy tutaj skreślić. Dostajemy, że x plus 3y ma być równe 1. Czyli x ma być równe minus 3y. Czyli jakie to są wektory? Trzecia współrzędna musi być po prostu równa 0. Natomiast jeśli druga jest równa 1, to wtedy pierwsza musi być równa minus 3. No i to mnożymy razy t. Więc tak, to jest prosta generowana przez wektor minus 3, 1, 0. To jest przestrzeń wektorów własnych stowarzyszonych z wartością własną 1. Jest jednowymiarowa, więc się zgadza. No i jeszcze tam wracając, widzieliśmy też, że rząd tej macierzy był równy 2. Wymiar naszej przestrzeni V jest równy 3, czyli wymiar naszej przestrzeni wektorów własnych stowarzyszonych z tą wartością własną musi być równy 3 minus 2, czyli 1, czyli tym bardziej też się to zgadza. No dobra, to teraz lambda równa się 2. To jak dostajemy tutaj macierz? Tu będzie 0, 3, 1. Tu będzie 0, minus 1, 1. Tu będzie 0, 0, 0. No i zauważmy, rząd tej macierzy jest równy 2. Widać, że ten minor jest niezerowy. Nic więcej nie dostanę, bo to już są same zera. Rząd macierzy jest równy 2. Wymiar przestrzeni jest równy 3, czyli wymiar naszej przestrzeni wektorów własnych stowarzyszonych z wartością własną 2
powinien być równy 3 minus 2, czyli 1. Ok, czyli powinien być dokładnie 1. No to dobra, nałóżmy na to x, y, z. No i kiedy to jest równe 0, 0, 0? A no kiedy 3y plus z jest równe 0 oraz minus y plus z jest równe 0. Z trzeciego nam wychodzi, że 0 równa się 0, więc nic to nie zmienia. No dobra, no to stąd dostajemy, że z musi być równe y. Podstawiamy do pierwszego, dostajemy, że 4y musi być równe 0, czyli y musi być równe 0, czyli z musi być równe 0. Może przez chwilę wyglądać, jakbyśmy dostali dokładnie jedno rozwiązanie, ale to nieprawda, przecież nie mamy warunków na x. X może być dowolne, a to znaczy, że wszystkie wektory postaci t razy 1, 0, 0 spełniają ten układ równe. Czyli znowu dostajemy prostą, tym razem generowaną przez wektor 1, 0, 0. Jest ona wymiaru 1, tak jak tam mówiło nasze twierdzenie. Jeszcze jeden przykład. Mamy tym razem przekształcenie L działające z macierzy 2 na 2 w macierzy 2 na 2. Zadane wzorem L od A równa się A transponowa. Po prostu transpozycja. No i znowu chcemy tutaj znaleźć wartości własne, wektory własne, sprawdzić, czy nasze twierdzenie się zgadza. No to po pierwsze, musimy napisać macierz przekształcenia. To przekształcenie zamienia nam macierz postaci A, B, C, D w macierz postaci A, C, B, D. Czyli, jeśli bazą standardową są właśnie wektory macierze 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 oraz 0, 0, 0, 1, no to jaka będzie macierz przekształcenia? W pierwszej współrzędnej, co się dzieje z pierwszym wektorem bazowym? Z nim się nic nie dzieje, czyli on po prostu jest 1, 0, 0, 0. Drugi wektor zmieni się z 0, 1, 0, 0 w wektor 0, 0, 1, 0. Czyli tutaj będzie 0, 0, 1, 0. Trzeci zmieni się w 0, 1, 0, 0. Czwarty się nie zmieni. Ok, to jest nasza macierz przekształcenia. Teraz odejmujemy na przekątnej lambda. No i w efekcie, co dostaniemy? No to tutaj, żeby policzyć wyznacznik, to możemy rozwinąć względem na przykład tej kolumny. Czyli dostaniemy 1 minus lambda razy 1 minus 1 do potęgi 1 plus 1, czyli po prostu 1, razy wyznacznik mniejszej macierzy, która wygląda tak, że tu jest minus lambda, tu jest 1, tu jest 0. Tu jest 1, tu jest minus lambda, tu jest 0. Tu jest 0, 0, 1 minus lambda. No i to już możemy liczyć metodą Sarrusa. Czyli to jest 1 minus lambda razy, no i tutaj, co dostaniemy? Tu będziemy mieć lambda kwadrat razy 1 minus lambda. Tutaj będziemy mieć 0, tu będziemy mieć 0, tu będziemy mieć 0, tu będziemy mieć minus 1 minus lambda i tutaj będziemy mieć 0. Czyli to jest wyznacznik. Czyli tutaj 1 minus lambda możemy wyciągnąć przed nawias i przemnożyć się z tym, czyli dostaniemy 1 minus lambda do kwadratu razy lambda kwadrat minus 1. No to to możemy jeszcze sobie troszkę zmienić, mianowicie 1 minus lambda, bo wolę mieć lambda minus 1 do kwadratu, to jest dokładnie to samo, a tutaj to możemy rozbić na lambda minus 1 razy lambda plus 1, czyli dostajemy lambda minus 1 do trzeciej razy lambda plus 1. Kiedy to jest równe 0? Gdy lambda jest równa 1 lub lambda jest równa minus 1. No i nasze k1, czyli krotność jedynki jako pierwiastka tego wielomianu charakterystycznego, czyli krotność algebraiczna tej wartości własnej, jest równa 3. Natomiast k minus 1 jest po prostu równe 1. No dobra, no to mamy dwa przypadki do rozważenia. Po pierwsze, co jeśli lambda jest równa 1? Wtedy dostajemy macierz, niestety właśnie uzmazałem, no ale tutaj było 0, 0, 0, 0, bo tu było 1 minus lambda. Następnie tu było 0, tutaj minus 1 i tutaj było 1 i tutaj 0. Tutaj natomiast było 0, 1, minus 1, 0, a tutaj dostaniemy 0, 0, 0, 0.
No i zastanawiamy się, jaki musimy nałożyć wektor x, y, z, t, żeby dostać 0, 0, 0, 0. No to pierwsze równanie to jest 0 równe 0. Drugie nam mówi tyle, że minus y plus z ma być równe 0. Trzecie nam mówi, że y minus z ma być równe 0, a czwarte nam mówi, że 0 równa się 0. To razy minus 1 da to, czyli możemy skreślić. I stąd wniosek taki, że z musi być równe y. Natomiast na x i t nie mamy żadnych warunków. Czyli dostajemy, że tu może być dowolne x, tu musi być jakieś y, tu wtedy też musi być y, a tu musi być t. Czyli zauważmy, co to oznacza. To oznacza, że nasza przestrzeń jest w postaci x razy 1, 0, 0, 0 plus y razy 0, 1, 1, 0 plus z plus t razy 0, 0, 0, 1. Czyli to jest przestrzeń rozwijana przez trzyliniowo niezależne wektory. Ona jest wymiaru 3. Generowana jest przez wektory 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 oraz 0, 0, 0, 1. No i sprawdźmy. Żółtej macierzy, jak tutaj dodamy drugi wiersz do trzeciego, to zobaczymy, że to się wyzeruje. Czyli żółtej macierzy jest równy 1. Wymiar naszej przestrzeni jest równy 4. Czyli wymiar naszej przestrzeni wektorów własnych stowarzyszonych z tą wartością własną powinien być równy 4 minus 1, czyli 3. No i tak, jest równy 3. Jest też równy k1, które jest równe 3. Zatem ok, w tym wypadku się zgadza. No to sprawdźmy, co dla minus 1. Dla minus 1, no to tutaj mieliśmy 1 minus lambda, czyli 1 minus minus 1 to 2. Następnie tutaj same 0. Tutaj było 0. Tutaj jak odejmiemy minus 1, to będziemy mieć 1. Tutaj było 1. Tutaj było 0. Tutaj było 0, tutaj było 1, tutaj było 0 minus, minus 1, czyli 1, no i tu jest 0. Tutaj natomiast było 0, 0, 0 i tu było 1 minus lambda, czyli 1 minus minus 1, no to 2. Ok, no i na to nakładamy x, y, z, t. Ten, kiedy to jest równe 0? 0, 0, 0. Z pierwszego dostajemy, że 2x równa się 0. Z drugiego dostajemy, że y plus z równa się 0. Z trzeciego dostajemy dokładnie to samo, nie widzę sensu tego pisać. A z czwartego dostajemy, że 2t równa się 0. No to stąd wniosek, że x równa się 0 i t też się równa 0, natomiast y równa się minus z. Czyli jakie to są wektory? Na pierwszej współrzędnej 0. Załóżmy, że na drugiej mamy 1, to na trzeciej mamy minus 1, a na czwartej musimy mieć 0. No i to razy t. I to jest konkretnie jeden wektor. No i zauważmy. Żółtej naszej macierzy, jak tutaj odejmiemy drugi wiersz od trzeciego, to zobaczymy, że żółtej macierzy jest równy 3, wymiar naszej przestrzeni 4, czyli wymiar naszych przestrzeni wektorów własnych stowarzyszonych z tą wartością własną, według twierdzenia powinien być 4, równy 4 minus 3, czyli 1. No i jest. To jest proste. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, daj znać. Zapraszam też na moje inne filmy oraz do subskrybowania kanału. Pozdrawiam.